Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w piątek. W tej chwili 10 stopni, odczuwalne 10. Zachmurzenie 100%. Szansa opadów 20. Najcieplej o godzinie 16. 19 stopni. Pochmurny dzień. Ale zimno nie jest. Może na pewno jeszcze słoneczko wyjrzy, także liczę na to. Moc serdeczności przesyłam. No, u mnie praca wre. Ściana przygotowywana jest. Gruntowana. Gruntowana jest. No właśnie, zabrakło mi tego słowa. Gruntowana. I tu pójdzie ta tapeta właśnie. To się prosiło. I tu kiedyś był obraz na tej ścianie, ale później przy jakimś tam remoncie też siostrzeniec położył mi gładź. Tu u góry kasetony. Ale teraz właśnie doszłam do wniosku, że ta ściana jest pusta. Nie chcę tu już nic wiercić. Zresztą obrazy są dookoła, więc nie ma sensu. Więc nie ma sensu obwieszać się obrazami. A tutaj będą różyczki. Później pokażę, jak już będą na ścianie. Pierwsza część położona, no ależ jestem zachwycona. No piękna ta tapeta jest. Śliczna. No i to będzie do końca. Oczywiście cała ta ściana będzie w tej tapecie. Pokażę na koniec też, jak to będzie wyglądać. Ależ te różyczki są przepiękne. Cudne. Pastelowe takie kolory. Ależ będę miała po przebudzeniu się rano, bo tu mam przecież łóżko, tu śpię, sypialnia. Po przebudzeniu się rano akurat nie będę miała widok na tą ścianę. No słuchajcie, nie może być lepiej. Od razu będzie dobry humor i uśmiech na cały dzień. Super. Tapety przybywa. Drugi pasek położony. Pięknie. Już jestem zachwycona. Zobaczcie, jak to mało do szczęścia potrzeba. I już człowiek zadowolony. Piękna, piękna ta tapeta i niedroga. A właśnie chodziliśmy po sklepach, bo chciałam tu jakąś tapetę, tą z tych samoprzylepnych. Oglądaliśmy i w internecie, i no ale nic nie było takiego, co by mi przypadło do gustu. Kwiaty na całą ścianę takie, to nie, to jest za mała powierzchnia, żeby taką tapetę zastosować. A ta idealna. Ja pomału przygotowuję obiad. Będą skrzydełka, ziemniaki z papryką i mizeria. No i tapety przybywa. Trzeci pasek jeszcze tylko troszeczkę zostało. Wygląda przepięknie. Jestem zachwycona. Cudnie. Teraz jeszcze tak z daleka pokażę. Ależ pięknie. Tu jest tak jasno w
tej sypialni, więc ta tapeta ożywi ją trochę. Ożywi. No i obiadek jest gotowy. Ziemniaki z papryką, skrzydełka. Do ziemniaków dodałam jeszcze troszeczkę bazylii, sypnęłam. I mizeria do tego. Bardzo smaczne, proste i szybkie danie. Okazałości. Przecież pięknie wygląda. Ja jestem zachwycona. Dosłownie zachwycona nią. Piękna. Ach. Będę miała gdzie filmy nagrywać na tle tej ściany. Ach, lampę mam nową, także mi oświetli. Same przyjemności. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie dość, że piękne róże, to zobaczcie, między różami są motylki. Każdy inny motylek. Cudne to, cudne. Tutaj też jest taki motylek, przysiadający na kwiatka oraz szykujący się do odlotu. Piękności tapeta. Róże z motylkami, przeważające oczywiście róże. Pięknie, pięknie. No i suszarka nowa zamontowana. Także wszystko elegancko, tak jak potrzeba. W tej chwili mi niepotrzebna, bo wieszam pranie na stojącej suszarce przenośnej na balkonie, no ale przyjdą jakieś takie dni deszczowe czy późniejsze, jesienne, to w sam raz będzie. Chociaż jest suszarnia w mojej klatce, ale ja nie lubię jakoś tak schodzić. Wolę u siebie, tym bardziej, że tu mam kaloryfer, to do rana wszystko suchutkie.